Cześć, już czwarty raz witam Was obok czerwonej Skody Octavii w wersji kombi. Nie, to nie jest kolejny raz ten sam egzemplarz, to jest nowy model i to jest nowy film z Octavią RS. Jak widzicie, dzisiaj mam dla Was wariant RS i jest to obiecana wersja hybrydowa typu plug-in, czyli Octavia RS IV. Ja nazywam się Michał Świątek i dzisiaj zapraszam Was na test nowej Skody Octavii RS IV. Tradycyjnie rozpoczniemy oczywiście od omówienia wyglądu i zmian, jakie wprowadza Octavia RS IV względem poprzednio prezentowanych dla Was Octavii czerwonych kombi. Co zmieniło się z przodu? Nic. Jeśli chodzi o bok, to zmiany są bardzo niewielkie, jedynie pojawiła się tutaj taka mała klapka, która skrywa gniazdko do ładowania samochodów w domu lub na stacjach do ładowania samochodów elektrycznych. Jest to gniazdo oczywiście typu drugiego. Macie również okazję zobaczyć 19-calowe felgi o fajnym wzorze, bo ostatnio były to felgi 18-calowe. No i oczywiście względem ostatniej Octavii RS znajdziemy tutaj czarne relingi, które są w standardzie w Polsce, a poprzedni egzemplarz miał specyfikację czeską, więc relingów nie posiadał. Jeśli chodzi o tył, to zmiany są, choć również bardzo niewielkie. Emblemat RS znajdziemy teraz po lewej stronie zamiast po prawej stronie. Z prawej strony znajdziemy natomiast emblemat IV. I to, co się nie zmieniło, lecz warto to zaznaczyć, to prawdziwy wydech znajdziemy tylko z lewej strony, a z prawej strony jest to atrapa, podobnie jak w wariancie diesla. To, co się zmieniło, to bagażnik. Bagażnik otwiera się elektrycznie w naszym egzemplarzu, niemniej jednak pojemność bagażnika zmniejszyła się o 150 litrów. Teraz wynosi 490 litrów, a nie 640 jak wcześniej, a po złożeniu oparć tylnej kanapy wzrasta do 1555 litrów, a nie do 1700, czyli jest o 145 litrów mniej niż w wariantach spalinowych. Jeśli chodzi o sam bagażnik, to prezentuje się on dokładnie tak samo. Mamy tutaj rolę rozkładano, a różnicą największą jest to, że mamy tak jakby cały czas podłogę podniesioną. Nie mamy już podwójnej podłogi, a tutaj w środku znajdziemy tylko mały schowek na kable do ładowania. W naszym egzemplarzu jest to ładowarka domowa, jednak powinniśmy tutaj wozić kabel typu drugiego z końcówką do stacji ładujących samochodów elektrycznych, które nie posiadają swoich własnych kabli. Oprócz tego znajdziemy tutaj oczywiście haczyki, znajdziemy tutaj uchwyty do otwarcia oparć tylnej kanapy. Kanapa się nam otwiera automatycznie, tak jak wcześniej. Znajdziemy tutaj światło w technologii LED, dwa miejsca tutaj na jakieś drobiazgi, więc tak jak w pozostałych Octaviach RS czy w pozostałych Skodach Octaviach czerwonych, które miałem, wszystko jest dokładnie tak samo. Gamę jednostek napędowych dostępną w Octavii RS omówiłem niedawno podczas mojego testu Octavii RS silnikiem diesla. Link w prawym górnym rogu, jeśli chcesz obejrzeć ten materiał. Jednak teraz przypomnę kilka najważniejszych elementów specyfikacji właśnie naszej odmiany IV. Czyli tutaj znajdziemy silnik 1.4 TSI oraz silnik elektryczny, co łącznie generuje moc 245 koni mechanicznych i 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Są to wartości bardzo zbliżone do 2.0 TSI, tylko tutaj mamy wsparcie elektryczne. Samochód potrzebuje 7,3 sekundy, by rozpędzić się od 0 do 100 km, czyli jest to czas porównywalny z silnikiem diesla z napędem wyłącznie na przednią oś. Tylko właśnie diesel dostępny jest opcjonalny z napędem na wszystkie koła, jednak tutaj znajdziemy wyłącznie napęd na przednią oś, podobnie jak w 2.0 TSI. Tutaj
znajdziemy wyłącznie skrzynię automatyczną. 6-stopniowy Tiptronic poprzedniej generacji w Octavii RS z silnikiem diesla oraz silnikiem benzynowym znajdziemy opcjonalnie 7-stopniowy automat. A wersja 2.0 TSI w standardzie jest dostępna z 6-stopniowym manualem. To, co jest wyróżnikiem oczywiście wariantu hybrydowego typu plug-in, to dość duża bateria. Znajdziemy tutaj 13-kWh baterię, jednak kosztem pomniejszenia zbiornika paliwa. Ten ma pojemność wyłącznie 40 litrów zamiast standardowych 50 w Octavii RS spalinowej. To jednak oznacza, że na papierze samochód zużywa nieco mniej paliwa. Według producenta 1,5 litra w cyklu mieszanym potrzebuje ten samochód do poruszania się na 100 km. Porównywalnie Octavia RS 2.0 potrzebuje, 2.0 TSI potrzebuje około 7 litrów, a Octavia RS Diesel około 5 litrów. Tyle jeśli chodzi o specyfikację. Czas zweryfikować, czy Skoda podaje prawdziwe dane i ile ten samochód tak naprawdę zużywa paliwa. Cześć, witam Was już zza kierownicy nowej Skody Octavii RS w wersji IV, czyli hybrydowej. Zaczynam tak, jakbym miał teraz nie jechać, tylko omawiać wnętrze, jednak zacznijmy na razie na postoju. Po pierwsze, to jest hybryda, skupimy się dzisiaj na zużyciu paliwa, więc teraz, no tak, zużycie paliwa, jeśli widzicie, to jest bardzo wysokie, więc teraz klikam, zresetuję do uruchomienia, bo musiałem samochód przygotować na nagranie. Nie jeździłem tym samochodem dzisiaj. Mamy połowę baterii, prawie połowę baterii. W trybie mode mamy 47% baterii, jesteśmy w trybie e-mode, w standardowym trybie dojazdy w mieście, czyli trybie całkowicie elektrycznym. Włączymy później tryb hybrydowy, by pokazać możliwości, jednak zaczynam bez oszukiwania. Na postoju w mieście i omówię Wam ten samochód tak, jak powinno, ponieważ ten samochód według producenta zużywa tylko 1,5 litra paliwa na 100 km, czyli to jest znaczna różnica względem wersji 2.0 TSI lub 2.0 TDI, gdyż tamte odpowiednio w cyklu mieszanym zużywają między 7 a 5 litrów, właśnie 5 w wersji TDI na 100 km w cyklu mieszanym. Więc właśnie my standardowo pojedziemy w cyklu mieszanym, zaczynamy w trybie e-mode i czas zobaczyć, ile ten samochód zużyje nam paliwa na 100 km. Zaczynamy w tym momencie w trybie e-mode, czyli trybie całkowicie elektrycznym. Jest to standardowy tryb jazdy w samochodach hybrydowych typu plug-in, gdyż jeśli one mogą, to jadą wyłącznie elektrycznie, choć już w tym momencie włączyła mi się benzyna. Już on chce nam nieco wygenerować najwyraźniej prądu, mimo że go o to nie prosiłem. Jak widzicie, sam automatycznie zmienił tryb na hybrid. Więc spróbujemy na nim wymusić tryb e-mode. Niestety tryb e-mode nie jest dostępny. Jest to kwestia, która jest dla mnie nieco niezrozumiała, ponieważ tak jak widzicie, mamy 46% baterii. Mamy na zewnątrz w tym momencie 15 stopni. I samochód przełączył nam na tryb sport. Nie wiem, co tu się stało. Włączmy tryb normalny i próbujmy włączyć tryb e-mode. Nadal nic. No dobrze, coś mi się tutaj automatycznie zmieniło, czego nie zauważyłem. Jednak jedziemy w trybie normalnym i zobaczymy, ile ten samochód będzie zużywał energii i ile będzie zużywał paliwa, ponieważ w tym momencie nie wygląda to za dobrze. 7 litrów mamy i mamy również Seicento jadące naprzeciwka. Bardzo odważnie. Ale właśnie to są uroki jazdy w mieście oczywiście. Więc przed nami standardowa trasa kilkunastu, może nawet kilometrów. Drugi samochód nas nieco zaskoczył. I zobaczymy, ile ten samochód będzie zużywał paliwa, ile będzie zużywał energii na 100 km podczas tej krótkiej rozmowy o samochodzie. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć, jak mi się tym samochodem jeździ. Tak, opowiadałem już, jak mi się jeździ 2.0 TDI w zwykłym, 1.5 TSI w zwykłej Octavii. Opowiadałem również, jak mi się jeździ Octavią RS w dieslu, więc no nie mogę nie powiedzieć, jak mi się jeździ Octavią RS w wersji IV. Ogólne wrażenia moje są takie, że jest to samochód bardzo podobny do tego RS-a, którym jeździłem, jednak jest właśnie kilka kwestii,
których ten samochód jest faktycznie inny. Po pierwsze, właśnie masa. Z uwagi, że jest to hybryda typu plug-in, ten samochód względem wersji 2.0 TSI jest cięższy o około 180 kg i około bodajże 120 kg cięższy od wersji diesla. Gdy zestawimy go z wersją diesla z napędem na wszystkie koła, no to różnica masy już jest około 70 kg, bo właśnie ten napęd na wszystkie koła w Octavii RS swoje również waży. Ale właśnie z uwagi, że nie jest to flagowy model, mimo że ma również 245 koni mechanicznych, nie znajdziemy tutaj szpery z przodu, nie znajdziemy przedniego dyferencjału, więc ja się czuję w tym samochodzie, znaczy właśnie biorąc pod uwagę, że nie mamy tutaj obniżonego zawieszenia, nie mamy szpery z przodu, tylko właśnie podniesioną moc, to ja się tutaj czuję jak po prostu w zwykłej Octavii czerwonej w kombi z pakietem stylistycznym RS. Ten samochód mógłby się w ogóle nie nazywać RS, to mógłby być RS Line, tak jak mamy Sportline. Bo to według mnie nie jest to, czego my klienci oczekiwaliśmy. To nie jest taki RS hybrydowy, jakiego byśmy chcieli. My w ogóle nie wiem, czy my byśmy chcieli hybrydowego RS-a. Przecież 2.0 TSI jest w zupełności wystarczające. My oczekujemy, że Skoda w końcu zaoferuje nam 300-konną Octavię z napędem na wszystkie koła, tak jak jest to w Cuprze Leon. Tak jak to było w Cuprze Leon również poprzedniej generacji. Tego w Octavii nie ma. Nie było i nie wiadomo, czy w ogóle będzie. A tego właśnie my oczekujemy. Oczekujemy, że Skoda nie będzie gorsza i nie będzie oferować tylko Golfa GTI, ale będzie również oferować Golfa R. Bo teraz mamy Golfa GTI, a ja w tym momencie podróżuję Golfem GTE. Ale nie ma cały czas, brakuje nam tego Golfa R, tego flagowego, 300-konnego, to nie musi być teraz to 320, nie musi być 310, może być 300, z napędem na wszystkie koła, w Octavii RS Kombi. Będzie całkowicie ok. A jeśli udałoby się, by to 300 koni było w liftbacku, no to już byłoby idealnie. I to są właśnie moje odczucia jazdy tym hybrydowym RS-em. Ja nie czuję się jak w Octavii RS. Ja się czuję po prostu jak w Skodzie Octavii, z ładniejszą kierownicą, z fajniejszym wykończeniem z Alcantarą, z pakietem stylistycznym, kilkoma znaczkami i nową atrapą chłodnicy. To nie jest dla mnie RS. W dzisiejszych czasach musimy oczekiwać już takich samochodów, że właśnie tak będą wyglądały sportowe samochody. Choć z drugiej strony Cupra, czyli marka, która wyewoluowała z Seata, pokazuje, że u nich nie tylko nie jest problemem wsadzić 2.0 TSI z Golfa R i mieć 300 koni z napędem na wszystkie koła już od wielu, wielu lat, ale również nie problem jest wsadzić 2,5-litrowe TFSI z Audi RS3 do Formentora, czyli do Seata Leona z nowym zderzakiem, z kilkoma plastikami, z relingami dachowymi i minimalnie podniesionym do góry. To nadal jest przecież Seat Leon, tylko z nową nazwą, nowym zderzakiem i nieco podniesionym. Choć z drugiej strony Formentor w wersji właśnie tej flagowej ma znowu obniżone zawieszenie, więc jest coraz bliżej tego Leona. Zawieszenie jest twardo, choć z uwagi na większy prześwit jest bardziej komfortowo niż w RS-ie, ale właśnie bardziej jak w zwykłej Octavii. To mi się nie podoba niestety. Dobra, ponarzekałem, to omówmy teraz różne kwestie, którymi Octavia RS się wyróżnia. Czyli właśnie znajdziemy tutaj, jak wyłączymy, oczywiście wrócimy na pulpit, mamy tutaj przycisk Mode i jak widzicie właśnie mamy ustawienia napędu. Czyli właśnie mamy i Mode, tak jak wspominałem wcześniej, oraz tryb hybrydowy. To, co mi się podoba, to mamy tutaj napis Auto, co oznacza, że samochód automatycznie będzie zarządzał, co ma robić. Czy ma się ładować, czy ma przekazywać pełną moc na koła. Jednak możemy to odznaczyć i ustawić strzałeczkami, że my jednak chcemy się doładować. My chcemy, by silnik spalinowy w tym momencie ładował nam baterię, byśmy później jadąc w mieście mogli jechać całkowicie bezemisyjnie. Może to jest pierdoła, ale nie w każdym samochodzie typu plug-in coś takiego w ogóle jest.
Więc często musimy po prostu zdać się na elektronikę, mając nadzieję, że ona nas doładuje, choć jeśli na niej nie wymusimy, hej, chcemy 100%, to ona się nie naładuje. Ona będzie cały czas korzystać z tej energii, byśmy jechali jak najbardziej eko, jakkolwiek kto chce dalej, tak? Czy ekologicznie, czy ekonomicznie. On będzie jechał eko, czyli będzie generował, będzie zużywał jak najmniej paliwa i zużywał przy okazji jak najwięcej prądu. Odznaczmy oczywiście to eko, bo sprawdzamy spalanie, tak? Czy e-mode jest dostępny? O, jest dostępny z powrotem e-mode. Dobrze, ale pojedźmy teraz bezemisyjnie. Jedziemy sobie tutaj w terenie zabudowanym. Jedźmy 50 na godzinę i starajmy się zużyć jak najmniej paliwa w tym samochodzie. Jestem bardzo ciekaw, ile wyjdzie, ponieważ moje wcześniejsze testy tego samochodu, czy jeśli chodzi o Octavię RS, czy jeśli chodzi o Golfa GTE, czy jeśli chodzi o Cupra Leon PHEV, to te samochody jednak, gdy jeździmy nimi dużo kilometrów, to one zużywają na poziomie tyle co 2.0 TSI, czyli 8, nawet 9 litrów, jeśli jeździmy bardzo, bardzo, bardzo dynamicznie. Ale jestem ciekaw, jak poradzi sobie Octavia. Podejdźmy do tego bardziej profesjonalnie, jedźmy bardziej eko. Nie zważajmy na to, że nawet nas Peugeot 307 wyprzedza na ograniczeniu prędkości do 40 na godzinę. Ale to jest norma. Jedźmy tak jak zawsze, czyli w terenie zabudowanym 50 na godzinę, poza terenem zabudowanym 65. Moja standardowa prędkość podczas nagrywania wideotestu. Choć najprawdopodobniej będę jechał jeszcze troszeczkę wolniej, bo mamy pierwsze dni wiosny, więc sól na drogach już nam bardzo ładnie zniszczyła asfalt, więc już go prawie nie ma, wszędzie są dziury, więc będę jechał trochę wolniej i najprawdopodobniej omijał. Ale jeśli chodzi o raport sytuacyjny, to w tym momencie 3,4 litra na 100 km, 8,5 kWh na 100 km. Wzrasta to bardzo, bardzo dynamicznie, ponieważ jedziemy właśnie w trybie e-mode, czyli zużywamy cały czas najbardziej prąd. I właśnie takie samochody jak Citroen Berlingo nas wyprzedzają w terenie zabudowanym. Ale będziemy jechać zgodnie z przepisami. No to czas na raport sytuacyjny. Przejechałem tym samochodem już prawie 15 km podczas naszego testu. I ku mojemu zdziwieniu, po pierwsze dwa wnioski. Podoba mi się w tym samochodzie to, że dopóki nie wcisnę kickdown, to samochód jedzie wyłącznie na silniku elektrycznym, gdy wymuszę na nim e-mode. Czyli jadąc sobie teraz 50 na godzinę, wciskam gaz w podłogę bez kickdown, on się rozpędza do 90 na godzinę, całkowicie elektrycznie, co jest bardzo fajne. To jest bardzo miłe, że samochód nie wprowadza żadnej ingerencji i trzyma się naszych założeń, jeśli chodzi o e-mode, nawet jeśli wcisnę gaz w podłogę. Oczywiście, jeśli wcisnę kickdown, no to wtedy samochód już włącza silnik spalinowy, bo to jest sytuacja dla niego awaryjna. Muszę zareagować pełną mocą układu napędowego. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to mamy w tym momencie stan akumulatora na poziomie już około 25%, czyli zużyliśmy 15% w przybliżeniu, 20 może nawet procent, tak, akumulatora podczas naszego testu, czyli przejechaliśmy około 10 km na 20%, co jest wynikiem całkiem niezłym, bo to by oznaczało, że ten samochód faktycznie jest w stanie przybliżyć się do 50 km, do 40, może 5 km w cyklu, znaczy w trybie wyłącznie elektrycznym, co jest wynikiem bardzo, bardzo dobrym. Ta wartość spadała dość mocno z każdym kolejnym kilometrem, więc myślę, że podczas jazdy taki bardzo eko, no to byśmy dali radę to 40 może kilometrów przejechać, 45, jednak w takim prawdziwym, naszym zwykłym stylu jazdy, bez oszukiwania, bez iścia na wynik, no to tak myślę, do 35 może ze 100% dałoby radę ugrać. Oczywiście zakładając, że mamy odpowiednią temperaturę, samochód wyrusza nagrzany już, czyli najlepiej, żeby stacjonował sobie w garażu pod kabelkiem,
to wtedy tak, to wtedy byłoby to wykonalne. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to wynik jest dość zabawny, ponieważ mam dokładnie 1,5 litra na 100 km w tym momencie i to spada oczywiście, bo jedziemy właśnie większość czasu wyłącznie na silniku elektrycznym, nawet gdy wymuszam na tym samochodzie dynamiczny start. To on cały czas pracuje na elektryku, więc jest naprawdę, naprawdę nieźle, choć należy wziąć pod uwagę, że takim samochodem jak Octavia RS raczej nie będziemy pokonywać dystansów na poziomie powiedzmy 60 km. Taki dystans pozwoliłby nam na pełne zużycie baterii od 100% do zera i ewentualne okazyjne uruchomienia silnika spalinowego, a dopiero później na końcu jazda na silniku spalinowym. To wtedy właśnie ten wynik na poziomie 1,4 czy 1,5 byłby wykonalny. Choć Octavia RS nie będziemy raczej takich dystansów pokonywać. To jest samochód, którym na co dzień myślę, że bardziej około 100 km dziennie i częsta jazda w trasie. Więc taki samochód nie będzie się sprawdzał. On będzie zużywał dość dużo z uwagi na to, że jest właśnie prawie 200 kg cięższy niż 2.0 TSI. Też również właśnie 120-110 kg cięższy niż wersja z dieslem, która jest dedykowana w trasę. Więc trochę mi to nie pasuje, nie podoba mi się to. Ta konstrukcja do mnie kompletnie nie przemawia. Nie satysfakcjonuje mnie również cena, ponieważ taki samochód jak ten, czyli czerwone kombi, to wydatek minimalnie 163 tysiące złotych. A to oznacza, że ten samochód jest droższy od 2.0 TSI z manualem o 20 tysięcy. No to wybaczcie, ale 20 tysięcy to jest naprawdę dużo. Ja rozumiem, że tak, nie mamy skrzyni automatycznej, która wymaga dopłaty, tam bodajże 4000 zł. Jednak wyposażenie oprócz tego jest dokładnie takie samo. A w wersji 2.0 TSI otrzymujemy od razu przedni dyferencjał, otrzymujemy obniżone zawieszenie i kilka innych elementów, które sprawiają, że jest to prawdziwy RS. No to jest dość dziwne. Nie sądzę, że 20 tysięcy złotych to jest kwota odpowiednia, by zużywać trochę mniej paliwa, gdy jedziemy po mieście. Bo przecież prąd też kosztuje. Kosztuje mniej, bo powiedzmy kosztuje 60-70 groszy w taryfie nocnej, gdy będziemy ten samochód ładować. Jesteśmy w stanie bez żadnego problemu naładować ten samochód, bo on ma baterię tylko 13 kWh, więc jesteśmy bez żadnego problemu nawet zwykłą ładowarką bez wallboxa go naładować. Okej, ale ten prąd też kosztuje, więc to przejechanie 100 km nadal nas kosztuje. To nie jest za darmo, tak? 20 tysięcy złotych, nie chcę mi się teraz myśleć, ale będzie trwało. My zdążymy ten samochód sprzedać. Tak jak mówiłem wcześniej, ten RS do mnie nie przemawia, nie podoba mi się. Czuję się jak w zwykłej Octavii z pakietem stylistycznym. Nie sądzę, że jest to pełnoprawna Skoda Octavia RS. Do tego przecież mamy pomniejszony bagażnik o 140 litrów, więc jest to nie tylko droższy samochód, ale jeszcze mniej praktyczny. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz, polubienia tego filmu oraz zostawienia mi komentarzy ze swoją opinią na temat nowej Skody Octavii RS iV. Dzięki, cześć!